Serdecznie witamy wszystkich hodowców i widzimy na pierwszym planie kolegę Zbyszka Olechciaka wraz z kolegą Łukaszem. Koledzy prowadzą hodowlę, która w tym roku, co sygnalizowaliśmy już kilka tygodni temu, zdobyła tytuł w GMP Mistrza Polski. Wtedy, kiedy rozmawialiśmy z kolegą Zbyszkiem, znaliśmy wyniki, tak krótko sygnalizowaliśmy, że będzie to prawdopodobnie najlepszy wynik w Polsce, ale dzisiaj, w dniu dzisiejszym, kiedy teraz to nagrywamy, wyniki te zostały niejako już ostatecznie zatwierdzone. Jesteśmy pewni, że to mistrzostwo zostało osiągnięte. Wtedy nie mówiliśmy, żeby nie zapeszyć, tak jak kolega Zbyszek to zaznaczył, ale dzisiaj już możemy porozmawiać tutaj z kolegą Zbyszkiem i Łukaszem, jak to z tym mistrzostwem w Polski w tym roku było. My tutaj troszeczkę też przypomnimy kolegom, że od początku, kiedy zaczęły się loty, tutaj też koledze Zbyszkowi, nie wiedząc o tym oczywiście, że zdobędzie ten tytuł, towarzyszyliśmy, byliśmy od razu na pierwszym locie, na punkcie wkładań, towarzyszyliśmy mu też podczas innych lotów, ale więcej może o tym już teraz tak na spokojnie, kiedy już jest pewny, że te wyniki są zatwierdzone, że ta praca nie poszła na marne, a były ku temu przesłanki, że no niestety tak to się w Polsce zdarza, że jak jednemu się uda, to zaraz pięciu innym to się nie podoba i tam jak już próbują drążyć temat, że tak powiem, i podkopywać. Ale o tym nam powie mój kolega Zbyszek. Powiedzmy Zbyszku o tym wyniku, jaki zdobyłeś. Jeszcze w kategorii C też masz wynik w Mistrzostwie Polski. No witam wszystkich hodowców. Witam. No udało się tutaj zdobyć tego Mistrza Polski, z tego co wychodzi i z fajnym wynikiem. No, przypomnijmy kolego właśnie, ile to jest punktów. To jest 1435,70. Czyli to jest jeszcze nie tylko Mistrzostwo Polskie, ale to jest rekord Polski. Rekord, bo tam były 33, 32, tak. A w tym roku to tak się ułożyło, że rzeczywiście to nam sprzyjało to szczęście. Z tego co wychodzi, no to nie tylko mnie, ale naszemu całemu oddziałowi, naszemu okręgowi również się chciałem pochwalić, bo też nawet na liście rejonowej w M-klasie, no co jest dominującym w GMP, odgrywa rolę, no to nasz okręg na 10 pierwszych osób jest 7 z naszego okręgu, a nasz region jest w regionie, a nasz region jest duży, no bo to jest około 6-7 tysięcy osób, także tu wyniki są ogólnie całego oddziału, całego naszego okręgu, wyjątkowo rekordowe, historyczne. W waszym oddziale też tutaj jest taki, można powiedzieć, też ewenement, że jak gdzie indziej w Polsce następuje eksodus hodowców, tych hodowców ubywa. U was w tym roku zdaje się, że przybyło dużo hodowców. Przybyło, tutaj się muszę pochwalić, że też Bartosz Morel, też 24 lata, chłopak znowu młody, wstępuje do oddziału myszków, buduje gołębnik, zarazem tam buduje gołębnik, wspólny gołębnik będzie, tak? W Kuźnicy będzie prowadził wspólny gołębnik, zarazem swój gołębnik będzie lotował też, jak tam na filmiku też u Krzysia Kłosa powiedział, u naszych gołąbkach, że będzie lotował w oddziale myszków już tak skutecznie. Także tutaj się cieszymy, bo jest nowy hodowca znowu wprowadzający, dużo też ma tam gołębi sprowadzonych bardzo dobrych, no to także tam zanosi się na fajne współzawodnictwo też między nimi i innymi hodowcami, co tutaj z tego co wiem, no to za duże sumy uzbroili się bardzo mocno hodowcy z Myszkowa i nie będzie tak łatwo, bo no każdy tam szuka swojej szansy. Konkurencja po prostu w siłę rośnie. No siłę, bardzo mocno się tutaj hodowcy z Myszkowa znowu uzbroili, tam zakupy poczynili bardzo duże. Tam nie będziemy wymieniać w szczegółach, ale ten, nie? Ale wy też kupowaliście gołębie, że tak powiem, przez cały czas, to... My zawsze kupowaliśmy, bo od 10, tam nawet od samego początku kupowaliśmy dobre gołębie. Nie ukrywam, że w tym roku też żeśmy kupili troszeczkę gołębi. I znowu tam, co wiemy na czasie, a są hodowcy zainteresowani, takie gołębie, które mają 358 w GMP, mogą kierować do nas telefon, także takie gołębie z całej Polski możemy wykupić wszystkie, jak ktoś jest zainteresowany za w miarę jakąś tam cenę. Powiedzmy jeszcze raz tą ofertę. 358, która powoduje 4 gołębie, koeficjent wtedy automatycznie 1432 wychodzi w GMP, nie? I takimi gołębiami jesteśmy zainteresowani zakupem. Czyli od razu mamy propozycję zakupu, czyli tak. Hodowcy, którzy tak mamy taki gołębi, mają... Mamy taki gołębi po prostu z takimi wynikami lub lepszymi, za 600 tysięcy minimum po prostu, nie? Już kupionych od 10 lat, także. Rozumiem. Tutaj powiedzmy jeszcze o tym gołębiu, o tym wyniku w kategorii C, który zdobyliście. No tutaj w kategorii C
Trzeba też podziękować Jarkowi Mucowi tutaj, no bo też ta krzyżówka Oleksiak z Jarka Mucowymi Gołębiami spasowała. Ostatnio tu pan Jarek Muc był w Gościnie, no to powiedział, że no, ta samiczka jest tutaj no, rekordowa, ale jeszcze tak powiedział, że jeszcze wyniki jego były lepsze, tak, że mówi, gratuluję sukcesu, ale jeszcze mi brakuje troszeczkę, bo te gołębie zdobywają tutaj, jak w Mistrzostwie Polski u mnie co pokazały, na 6-8 tysięcy gołąbków, ale dziadkowie tej samiczki u Jarka Muca zdobywały na 20 tysięcy. Były pierwszy gołąbek, na 35 wspólnych startach był drugi. Także wywodzą się te gołębie na pewno z dużo większej ilości, co potrafią pokonywać i są na to dokumentacje też, które posiadamy. W jednym sezonie 12 dyplomów zdobywały oczywiście, nie? Sam jedenastka z tej rodziny to był 5 razy pierwszy w jednym sezonie, w czasach już wcześniejszych. No i no, Jarka Muca nie trzeba mówić tam, bo to naprawdę hodowca był przez wiele lat, który się nie bał nawet 65 tysięcy ilości gołębi, co były wspólne starty. Te gołębie, które wam zdobyły ten tytuł Generalnego Mistrza Polski, to są gołębie, które w zeszłym roku też pozwoliły tobie zająć tytuł, zdobyć tytuł pierwszego przodownika. Z drużyny GMP były 3 gołębie, a w tym roku doszedł jeszcze jeden gołąb, błyskawica. Błyskawica, tak? Tak, bo ten czwarty gołąbek jest również, ale jest w klasie M. Ten, który był wtedy w GMP. Tak, i tam była taka po prostu sytuacja, że jeżeli by ta samiczka, co w tamtym roku była w GMP, siadłaby na koeficencie, no, bo ona siadła 40, tak? 40, jeżeli by zrobiła lepiej dużo jak ten, bo mam w klasie M 56, no to też szansa była tam minimalnie, aby ta samiczka zrobiła to, co jeszcze byłaby czołówka, no to by mogła... Była bardzo dobrze na trzeciego braku. Trzeciego, i to ona właśnie ma dobrze, ale była szansa też na mistrza Polski w M klasie, nie? Czyli w C będziecie mieli tytuł mistrza też? No w C, tak, to już jest, bo tam jest 11,49, bo był koeficjent 9,36, ale złożyłem w D klasie w regionie, co tam zrobiłem błąd troszeczkę, bo i tak bym był drugi w regionie w D klasie, ale myślałem, że bo uczyniłoby mi 100 koeficjent większy, a była tam i tak luka, także tutaj zrobiłem troszeczkę błąd, bo mogłem wystawić 9,36 w tej klasie, nie? No ale to się wszystko nie przewidzi i ten. No teraz się szykujemy pod wystawę ogólnopolską, już gołąbki też na okręgową żeśmy zgłosili. Gdzie mieli stoisko też, to przypomnijmy kolegom, tutaj wystawa ogólnopolska, która się odbędzie, tak jak co roku w Sosnowcu, tam będzie można kolegę Zbyszka, wy będziecie mieli stoisko, że tak powiem, obok zaraz firmy, tą, którą reklamowaliśmy trochę w trakcie sezonu lotowego, ty karmy miałeś właśnie z tej firmy, te karmy, one były zrobione pod twoje, że tak powiem, zalecenia. Karma się sprawdziła, jesteśmy z niej bardzo zadowoleni. Jest to karma po prostu no, takiej nowszej generacji, po prostu dobre składniki, też tam syn szefowej się zajmuje tym osobiście nadzorem mojej karmy i jest taka umowa, że no, jeżeli czegoś brakuje, czy jakiegoś składnika, czy jakiegoś rodzaju karmy, karma zostaje nieprodukowana, no klient może być brak, ale nie może być puszczona złej jakości, no bo to jakby nie było, jest pod moim nazwiskiem i taką umowę z tym, żeśmy zrobili, nie? To powiedzmy jeszcze, jakiej to firmy jest karma? Karma firmy MDM. MDM, skąd jest ta firma? Rusin. Po prostu na rozwój oddziału. Mój, ja się mogę pochwalić, że nasz oddział się rozwija, hodowcy są zadowoleni, mamy swoje tam jeszcze na przyszłość z poszerzenia. Prawdopodobnie będzie w tym roku wynajęty helikopter na przykład, który będzie latał za gołębiami, wypuszczając na ten... Ja się mogę pochwalić takie pozytywne rzeczy. A helikopter? Będę również w nim obecny, po prostu będzie wszystko nagrywane w miejscu wypuszczenia i do samego przodu moich gołąbków będą gołąbki nagrywane. Tak zamierzamy około 5 takich nagrań zrobić. Rzeczy pozytywne mogę się pochwalić, a no po prostu no, niektórych członków ja się czuć zaproszony na nie ma sprawy, też możemy zaprosić. A niektóre osoby, no według mnie, no, to samo pokazuje, jeżeli w jakimś oddziale jest 300 osób i poszczególny prezes doprowadził do tego, że jest 70 osób, a może będzie jeszcze mniej, no to chyba nie jest oddziałem rozwojowym i ja z niego przykładu brać nie będę, ale do takich rzeczach nie chciałbym po prostu tam mówić. Tutaj kolega Łukasz ma coś do dodania, bo być asystentem w hodowli, tutaj menedżerem w hodowli, gdzie... Zaszczyt, oczywiście. A swojej gołębi nie masz? Ja nie mam swojej gołębi. Tylko tutaj zajmujesz cały dzień. Ze Zbyszkiem, cały dzień. Ale macie jeszcze tutaj drużynę jedną, którą notuje twoja żona, prawda? No, na żonę też są już tam wyniki, bo i w regionie już się zakwalifikowała żona też tam w 50. W oddziele też tutaj pucharków, jak widać, żeśmy dużo osiągli, no to często było tak, że i żona, i ja, i córka zdobyła po prostu na przemian. Jest to można też na naszej stronie, naszegolebie.pl zobaczyć, tam są filmiki, też na mojej prywatnej stronie oleksiakz.z.strefa.pl.
i tam po prostu można sobie poglądać dużo z ci filmików teraz z obecnego zebrania, także to zapraszam do sobie zobaczenia. Ja właśnie tak chciałem też kolegów zachęcić, bo w trakcie zebrania koledzy kręcili, to kolega Marcin, który tutaj współpracuje z kolegą Zbyszkiem, zarejestrował, jak przebiegało to zebranie i też oczywiście będzie można nas na stronie zapoznać się z tym materiałem. Czy kolega coś jeszcze może ciekawego do dodania dla kolegów innych tutaj? No u nas odpoczynku nie ma, tak tamten roku Krzysiu zaznaczył, że byliśmy czwarte polskie, mieli generalnie mistrzostwa polskie, mieliśmy czwarte miejsce w M-klasie. No to trzeba było ciężko zawinąć rękawy i pracować jeszcze więcej, tak żeśmy to zrobili, jak widać z dobrym efektem, z czego się bardzo cieszymy. No i nie ukrywamy tego, że mistrzostwo Polski nie ma nic do znaczenia, rękawy są zawinięte od samego początku. Dalej idziemy. Jest ciężka praca. Bo już teraz, że tak powiem, przygotowujecie się już do kolejnego sezonu. Tak. Już po tym sezonie, kiedy ten tytuł niby się zrobił, naprawdę dużo... Jeszcze więcej pracy my położyli, to nie? Cały czas po prostu jest to sytuacja wykonywane, tytuł nam nie do głowy nie jak się do mnie odbija, tylko praca przy gołębiach, bo to jest świadczy o przyszłym roku, jakie będą wyniki, które też by się chciało po prostu jednak utrzymać, czy tam jakieś w pobliżu, no wiadomo, że no chciałbym się jak najlepiej, żeby wyszło, no ale tutaj trzeba dbać i myśleć tylko tam no, o gołąbkach, no myśmy są skupieni typowo na gołębiach, mamy tak akurat już ułożone życie, że możemy sobie pozwolić na wiele godzin dziennej pracy przy gołębiach i tym żyć. Jest kawalerem, tak? Nie. Ja żartuję przecież, nie, ale tak, życie ułożone prywatnie to... Kolega tylko ma gołębie, żadnych telefonów. Ja telefon odbieram od wszystkich i odzwaniam każdemu. Jestem skupiony na kolega pomocy. Tylko na żonie i gołębie. A kolega ma tylko gołębie, telefonu nie odbiera, nie ma takiej funkcji. I żona, dziecko i gołębie, żona, dziecko i gołębie, nie? Tak jest to podzielone, ma święty spokój, ma być bezstresowo chodzi do gołębnika i tak dalej, nie? A ja po prostu już nadzoruję wszystko po prostu i pomagam jak no można, nie? Także tutaj, no chciałbym się pochwalić tymi wynikami całego oddziału, bo naprawdę po prostu jest, tak tam wspomniałem u Krzysia na filmie też, no to na 1000 osób nie ma mistrzostwa w okręgu, żeby z naszego oddziału nie były 3 do 4 osób. To widać to, że nie przełożyło się tylko na tych moich wynikach, tylko wszystkich osób w kategorii A, kategorii B, C, M, GMP, R. Po 3-4 osoby są w 8 pierwszych w okręgu, bo to jest zdominowane pucharami u nas w okręgu, nie? Mam też również, tu indywidualnie się mógłbym pochwalić, bo mam też dwa gołąbki najlepsze w A-klasie w okręgu, dwa gołąbki w B-klasie w okręgu i dwa gołąbki indywidualnie w C-klasie w okręgu. No to też taki jest zaszczyt, którego też jeszcze nie miałem. No i też już z tego co wychodzi, to w redakcji hodowcy mamy najlepszego gołąbka w Polsce i trzeciego gołąbka i w tym dalekim dystansie w GMP drugiego gołąbka. No i cieszy mnie to mistrzostwo nowe, które opracowali. Zobaczymy, czy dla nas będzie szczęśliwe, bo tam wychodzi z tego, co będzie seria 10-5. No myśmy w tym roku uczestniczyli w dobrym locie. W dobrym locie uczestniczyliśmy w tym typowaniu 10-10 lub 10-5-5. No i tu się muszę pochwalić, że zająłem drugie wicemistrza Polski w locie dobrym lot internetowym. A mój kolega Kajdzik ma trzecie miejsce również. Także no tutaj w typowanych gołębiach liczę na to, że mój oddział jeszcze bardziej się wyróżni z tego powodu, że my od iluś lat mamy serie takie jak 20-20. No to myślę i hodowca u nas zbijając 20-10, no to spada na dół. 20-15 jest dobrze, ale trzeba co jakiś czas zbić 20-18, 20-17. To myślę, że to 10-5 nie powinna być to ciężka ale seria. Ale 20-19, 20-20. No Miśta w tym roku miał 20-20. Też Adam z jednego lotu. I ja też również miałem też w 2005 roku, to najgorzej miałem 20-17 i raz też 20-20. No także nam typowane mistrzostwo nie jest nic takiego innego, bo i tak u nas się typuje, nawet młode mamy serię 30-30. Także to i tutaj trzeba wbijać też 30-17. Tak wcześniej wspomniałem, ja mam dużo gołąbków, ale znam swoje gołębie. My przywiązujemy uwagę do gołąbków indywidualnie każdego. Znam jego charakter, znam czy ten gołąbek potrafi latać z wiatrem czy pod wiatr. Pomagają mi tym zapiski szczegółowe, które prowadzę, który jest gołąbek na gołębniku, na oddziele, w okręgu, jaką gołąb lata szybkością, przy jakiej pogodzie. I to pomaga nam między innymi w typowaniu, bo myśmy są tego nauczeni z tego powodu, że seria u nas jest 20-20 i tutaj no czym więcej się błędów popełni, no to wiadomo, że już
W tym roku Adama Miśle nie daliśmy radę pokonać 20-20, jesteśmy na drugim miejscu w oddziale, nie? No, był bezbłędny, czego mu gratulujemy po prostu i trzeba uszanować, że przegraliśmy w tym mistrzostwie, bo to jest mistrzostwo naprawdę bardzo ciężkie 20-20 i myślę, że dużo działów bym miał problemy, jeżeli ktoś do tej pory nie typował gąbki, no to wtedy nie zna gąbków, tylko wkłada 100 gołębi i 5 siada, no to jest jak jest, nie? A przy 20-20 to trzeba znać swoje gołębie, nie? Teraz powiedzmy jeszcze, jak już przy nazwiskach jesteśmy, tych największych rywali z oddziału wymienimy. Tych, którzy tutaj rywalizują z Wami, też się bardzo tutaj, że tak powiem, na szczeblu okręgu, oddziału, regionu wyróżni w Mistrzostwie Polskim. No na pewno po prostu Adaś Piwowarczyk, no to jest, dominuje cały czas. Tam teraz tak troszeczkę ma mniej czasu dla gołąbków, no nie, ale i tak jest bardzo dobry. Adam Miśta, Lechu Krzysztof, Zbyszek Musialik, Nowak Krystian, młody hodowca. Teraz się wyróżnił bardzo tutaj też pan Kulak z Koziegów i tutaj ma też drugie miejsce w dalekim dystansie za nami. Majewski Adam, pan Wieczorek, jest Molenda Dariusz, Hofszczepan, Kurek Roman, Jurek Dysy, także tu jest, no siła jest taka, że naprawdę po prostu jest dużo osób i to rozbudowują gołębniki nowe, no, są gołębie unowocześniane, no muszę się tu pochwalić, że nawet w moim oddziale też Jurek Dysy na przykład mi tu zgłosił, że miał dwa gołąbki ode mnie, które często już są pierwsze u niego na gołębniku, a jednego gołąbka chciał mi oddać, powiedziałem, został sobie z tego gołąbka, będzie zadowolony, również już po tym moim gołąbku dwa razy był u niego pierwszy. No i mam tu chłopaka, tak jak wcześniej tu wspomniałem, Ginter Jakub, młody chłopak, 18 lat, ma moje gołębie, pomaga mu. Troszeczkę się w tym roku na początku zagubił leciutko z pierwszych wrotów, bo byłby na pewno przynajmniej drugie miejsce w oddziale miał, bo to było łatwo serię zdobyć. Ale kiedy już przyjechał na trzeci lot, po drugim locie przyjechał, słuchając moich wskazówek, ma trzecią serię oddziału, Bytom Radziąków na tym wspólnym locie, co jest organizowane przez Bytom Radziąków w dalekie dystansy. Ja mam nagrodę. On również 18 lat, chłopak jest dowartościowany, buduje też gołębniki, zakupił znowu dużo nowych gołębi i wciągnął znowu nowych tam hodowców. Myślę, że w naszym, ja innym oddziałom, jak się dobrze rozwijałem, to życzę, żeby się rozwijały jeszcze bardziej też i to, ale no, myślę, że po prostu staram się robić to, co mamy robić. No, dużo osób i oddziałów powinny brać wzór z naszego oddziału, bo wydaje mi się, że to idzie. Rozwijacie po prostu, was ten sport przynosi naprawdę hodowcom przyjemność. Tak, a zazdrości, no to tak samo jak ktoś ma coś więcej, to są jakieś tam zazdrości czy tam, ale to nie jest ta droga po prostu. Trzeba dbać o gołąbki, dbać o oddział, o osoby. Ja jestem, z tego się cieszę, że bardzo dużo gołąbków moich się sprawdziło w Polsce i to naprawdę z dobrym skutkiem, a tym bardziej hodowców dobrych. A muszę powiedzieć, że bardzo dużo osób skorzystało z porad mojej techniki profesjonalnego, po prostu jak się do mojej profilaktyki, czy ten i nawet tutaj po Krzysia w tych filmach, no to osoby miały już nawet zrezygnować z gołębi lub skasować całe gołębniki. Udowodniłem to już niejednemu, że niejednokrotnie nie muszą ode mnie kupować młodych całkowicie, tylko pierwsze co muszą zrobić u siebie porządek na gołębniku i rzeczywiście zmienili zdanie i wyszło to w wynikach, że hodowcy uwierzyli w swoje gołębie. A są różnice między gołębiami, bo na to też kupuję takie gołąbki, jak mówimy o najwyższej klasie i tych pierwszych nagrodach, bo takie tylko za całą uwagę, żeby zakupywać gołąbki, trzeba dokupić do swojego materiału, ale trzeba zrobić porządek u siebie na gołębniku, zadbać o to wszystko, zmiana techniki. Tak, i naprawdę po prostu mam dużo takich podziękowań odnośnie tego nawet produktu, tej zawiesinki tak zwanej po prostu holenderskiej, no to tu pomaga mi to właśnie znacznie pomagać kolegom i mam dużo takich telefonów, że nawet dobrze się urodziłem po prostu, bo przynajmniej ma im kto pomagać, nie? Też zapraszam kolegów, jak no będę mógł, ale nie wszystkie telefony jestem w stanie odebrać, ale staram się odzwonić, no też tak jak na stronie internetowej tam przeprosiłem, że no nie jestem zawsze w stanie wszystkich telefonów odebrać, ale z chęcią, jak tylko mam czas, to pomogę każdemu, ile będę mógł i miał zdrowia, nie? Ale my teraz tutaj wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kolegów hodowców, uruchamiamy na swoim stronie taki rodzaj czatu, będzie można rozmawiać bezpośrednio, z reguły to będzie rozmowy przeprowadzane w weekendy, sobotę, niedzielę, kiedy hodowcy siedzą przy internecie, mają więcej czasu po prostu. W zimę właśnie zwłaszcza. Będzie można rozmawiać właśnie z takimi hodowcami osiągającymi bardzo duże sukcesy w tym sporcie. I zacznijmy właśnie od kolegi Zbyszka Oleksiaka. Kolegów zachęcam do wejścia na czat z kolegą Zbyszkiem, a to taki troszeczkę inna forma czatu, on będzie się odbywał publicznie. Będą mogły zadawać pytania i udzielane im będą odpowiedzi osoby, które są zalogowane u nas w serwisie.
a będzie to na pewno z pożytkiem i z dużą, że tak powiem, no, zainteresowaniem dla wszystkich hodowców, którzy chcą się rozwijać, chcą poznać metody lotowania, jakieś tajniki przygotowywania różnego rodzaju do lotów gołębi, tego typu. Po prostu wszystkie pytania, jakie tylko będziecie mieli koledzy do tutaj, między innymi kolegów Zbyszka i Łukasza, będzie można zadać i koledzy będą w ten weekend dany, kiedy to na przykład będzie z kolegą Zbyszkiem Oleksiakiem, z kolegą Dominikiem Palarskim i innymi znanymi hodowcami, Władkiem Piszczałym, to będzie po prostu w danym tygodniu obsługiwał, będzie można z nimi po prostu sobie bezpośrednio porozmawiać, nie przez telefon, ale na takim forum ogólnym i te pytania będą widoczne dla wszystkich, jak również odpowiedzi, to też spowoduje, że będzie nie trzeba tyle telefonów wykonywać, po prostu tej samej rzeczy powtarzać na okrągło wiele razy różnym osobom. Na razie kolegom dziękujemy, na pewno odwiedzimy kolegę Zbyszka i kolegę Łukasza nie raz, a zaczniemy teraz, następnym razem kiedy będziemy, zaczniemy od wizyty w gołębnikach, zobaczymy co się zmieniło w ciągu tego roku, może nam pokażą, może coś nam zdradzą, jakieś swoje tutaj tajniki, liczymy na to, tak żeby koledzy też mieli z tego satysfakcję oglądania, zobaczenia, sprawdzenia co tam się w hodowli u Oleksiaka dzieje. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dobrego jeszcze raz. Gratuluję. Dziękujemy.